Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ikona na raju, do tego nagrody za rivalsy. Ponadto jutro 18.00 zaczynamy live na dziesięciolecie. Jeżeli kiedykolwiek oglądaliście mój materiał, wbijajcie na live'a, przywitać się i do zobaczenia, bo będzie się działo dużo nagród również też dla was. Startujemy. Okej, moi drodzy, a my przechodzimy do nagród za Division Rivals. Druga liga, ulepszenie. Przypominam, widzimy się jutro o 18.00 na dziesięcioleciu streamowania, YouTube'owania. Specjalny live'ik. My mamy, słuchajcie, Undawa 84 Informa. W pierwszym piczku bierzemy go od razu na playlistę, bierzemy potem drugiego piczka. W tym drugim piczku Ruben Diasz, 88 overall, też ok. Dobra, żeton draft w ogóle jakiś dostaliśmy. Nie wiem, czy to wystarczy się zalogować, czy co zrobić, ale na pewno warto zajrzeć, bo może też dostaliście taki żetonik. Mamy paczkę z Informem na Rajo i teraz na tym Rajo, moi drodzy, Esio i Austria. I to jest zawodnik, którego jeszcze nie widziałem podczas openingu, więc zaraz się dowiemy, co to będzie. Austria, Bundesliga, Esio, o Boże, Lienard. A to jednak gdzieś mi śmignął. Gdzieś mi śmignął pan Lienard. No ale to nie jest szczyt marzeń, jeżeli chodzi o konto Rajo. Mamy nadzieję, że coś tutaj będzie lepszego. Jest tutaj potencjał. Dwie paki za 35 tysięcy. Pierwsza z nich i my już wiemy po fryzurze, że to będzie pan Ake. Ake. Wjeżdża na rejony Manchester City. 84. Tutaj chciałbym jakiś cień. No kotwica też jest ok. No dobra, jakoś będzie. Czy tam nie było trenerki z Francji? A to może być coś warte dużo? Tak mi mignęło, nie mam pewności, ale wydaje mi się, że widziałem jakąś trenerkę z Francji. Jeżeli była trenerka z Francji, no to pewnie kilka tysięcy tam jeszcze z tej paczki dostajemy. W kolejnej sytuacji, moi drodzy, mamy niestety, ale bez historii, bo tutaj tylko i wyłącznie Bruno Guimarães. A my przechodzimy do paczki 30x75+. Potrzebne są walkouty, oj potrzebne. Jest Portugalia, to jest dobry znak. To będzie Ruben Diasz. Pytanie, czy podwójny? Jest podwójny walkout. Świetnie, świetnie. Zobaczmy jeszcze Paulo Dybala. Ależ oddało na Rajo. Oj. Witam serdecznie. Paulo Dybala, Ruben Diasz. Jest nice. Do tego jest i Watkins. Paulo Dybala 15, Ruben Diasz z 20. Okej. I 40x75+. Mamy kolejny walkout. SP Chorwacja. Będzie Luka Modric. Luka Modric, ale tu raczej podwójny walkout z tego, co widziałem, ale okej. Kolejny walkoutcik przyda się na pewno na SBC do ikony. Luka 86. Oprócz Luki w tej paczce dwa informy. Do tego ma Rezik 85. Okej. Jest nice. Moi drodzy, palimy pierwszy składzik na ikonę. No i zobaczymy, czy coś ciekawego nam tutaj podrzuci. Przy okazji będziemy od razu otwierać te paczki za ikonę, bo może poleć jakiś foder, bo z tym foderkiem no, wyglądamy tak przeciętnie, powiem szczerze. Natomiast 78 overa to jest tragedia. Moi drodzy, kolejne SBC ikony i przepalamy dwa razy hero. Niech jej wierzę, nie jestem absolutnie zadowolony z tych trafów i przepalam swoje hero na tę ikonę. Robię ogromne poświęcenie i dzięki temu podkręcam mi dropik. Taki przynajmniej jest plan. Otwórzmy paczkę i za przepalenie dwóch hero otrzymujemy napastnika z Hiszpanii. No, proszę bardzo, tutaj musi być naprawdę wybitna postać chyba, co? No i Razabal, oj. No to, moi drodzy, przepalamy ostatni składzik na ikonę na Rajo. Nie oszukujmy się. Kierunek Fernando Torres. To jest karta, której potrzebuje nasz zespół. Albo Gianluca Zambrotta. Torres, Zambrotta, no dobra, jeszcze Zola też byłby ok. Generalnie Włochy to byłoby coś pięknego. Natomiast zobaczmy, na początek kierunek wróżba. Wróżba z Brazylii. No nie ma chyba ikony 87 z Brazylii, więc raczej bez historii, raczej bez historii. Brazylia, czyli tu będzie chyba Richarlison. Tak jest, no dobra, no i teraz w ogóle dwóch z Brazylii było. Może to już jest, słuchajcie, wróżba na przyszłą ikonę. Także już wiecie, co będzie z przyszłej ikony. A teraz zobaczmy. Ikona na Rajo wjeżdża, proszę państwa. Włochy, dajcie Włochy. SP. Nie wiem, czy pamiętacie edycję, w której trafiłem trzy razy Roya Keane'a. W każdym razie w tej edycji zaczynamy dosyć szybko. Dosyć szybko, Roy Keane. Ikona Manchester United. No i właśnie ja zaraz ciebie tak wykopię z tej drużyny. W każdym razie mamy foderek na kolejną już ikonę. Roy Keane i Jan Rasparuwa. Dobra, moi drodzy, kolejna paka z ikoną. Zerknijmy, co tutaj poleci. I czy będzie lepiej niż
nie będzie lepiej niż u mnie. Będzie tak samo idealnie oczywiście. Tak jest, EA. Dajemy pomocnika 86. Przepalamy 50 kart 86 na jednego 86 kina. Let's go, let's go, let's go. Ależ to będzie karta. 2 na 3. Jakie style, jakie role. Dobra, to leci paka za 50 tysięcy. I co my tu mamy? Mamy lipę, moi drodzy. Imprezka 13 na ładnie. Kamawinga, okej. Lecimy teraz z piczkiem 85+, a właściwie z paczką. Natomiast tu będzie bramkarz i Francja, no to wiadomo, że to musi być Manion, więc Manion wjeżdża nam na rejony, na łokauciku. 2 razy 78 overall. I co my tu mamy? Eneczka, Argentyna. To będzie chyba jakiś Alvarez. Jest, Atletico de Madrid, witam. Kolejna, 2 razy 84+, jakaś pani wjeżdża na rejony, też bez historii, bo nie ma walkoutu, matko jedyna, co się dzieje z tymi kartami. Paczka za 35 tysięcy, no i dzisiaj będzie ciężko ten walkout, o bratku. Ajdu Gelson, ale jest cień za to, okej, okay. Ten cień troszkę nam tutaj naprawi sytuację. 35 razy 75+, mamy informa. Mamy Enkę, mamy Guirassiego, okej. Okay. Pytanie teraz, czy jeszcze będzie to jakiś drugi walkoutik? Będzie. A więc podwójny walkout. Oczekujemy tutaj jeszcze kolegi dla Guirassiego i to na Bonmati! 91 overall, matko jedyna. Oj, tego myślę, że nikt się nie spodziewał, kiedy na pierwszym informie wyskakuje Guirassi, a na drugim Aitana. Co tu się podziało? Ależ zaskoczenie, ta karta jest chora. I Aitana, 250 tysięcy, ćwierć miliona, nice. No dobra, co my tu dalej mamy? Paka z informem, 82, jak poznaję podwójne walkouty. Jak tam z tyłu się coś zaświeci i teraz uwaga. I tam na dole widzisz, i na dole się podświetlają te paski po bokach. Tutaj się nie podświetlały, więc raz, nie ma w ogóle walkoutu, dwa, tym bardziej podwójnego, bo to była paczka. Z jednym piłkarzem, piłkarką. Frejgank 85. No i teraz 15 razy 75+. I uwaga, bez walkouciku. Eśpe, Hiszpania, La Liga. To raczej będzie lipa. Raczej będzie lipa. Cyk. I teraz 4 razy 84+. To jest niezła paczka. I wiemy jedno, będzie walkout, ale bramkarz i Włochy. To musi być Donnarumma. Wysoki overall. Jest, podświetla się, a więc mamy podwójny walkout i zobaczmy, kto oprócz Donnarummy, Ruben Dias. 8-8, 8-9, nice. W środku tej paczki jeszcze, moi drodzy, mamy 8-5 i 8-4. Zobaczmy, moi drodzy, druga liga, nagrody za Division Rivals. Tutaj mamy wymienne piczki, więc może być coś ciekawego. Jest, ale teraz trzeba się zastanowić, kto jest droższy. Dobra, wybieramy Hegerberg, ona zdecydowanie droższa, bo kosztuje ponad 20 tysięcy, tamta pani z Realu Madryt kosztuje zaledwie 10. Natomiast w tym przypadku, czy Kimmich może kosztować 10 tysięcy? No bo Blind zakładam, że i tak nie będzie nic warty, 8 tysięcy, no to Quixel Blinda będzie droższy, więc wybieramy tutaj Blinda. Witam Krystian, witam gracza. Dobra, no to lecimy, paczka za 35 tysięcy końców, a w pierwszej paczce niestety nie zobaczymy walkoutu, zobaczymy SPO Anglia Premier League. Tylko to mi nie przypomina mi raczej. A Boże, bo mówię, czy to jakiś Madison chociaż? A tutaj totalna tragedia, bo to Eze był. I kolejna paczuszka za 35k. Nie no, jak wypadnie jakiś Torres. A tu wypada w ogóle walkout. A to będzie Unai Simon. Ale wracając do ikony, jak wypadnie jakiś Torres, Gianluca, Zambrotta, Zola. Tam jest kilka perełek, czy tam jakiś Rajkar do środka pola, też jest ciekawe, Petit, więc myślę, że też bez przesady. Dobra, 30 razy 75+, a w środku mamy kolejny walkout, wygląda mi właśnie znowu na Unaia Simona i naprawdę to jest Unai Simon, moi drodzy, więc tutaj no ciekawa historia. Walkout po walkaucie, Unai Simon, może tutaj w środku jeszcze coś ciekawego zobaczymy, ale drugiego walkoutu nie widzę. Więc w środku Gomez, Brandt, no bez historii. Wjeżdża kolejna paczuszka i SPO Belgia. To może być Trossard, to jest chyba w ogóle karta top 3 z tego totu, bo ogólnie widziałem, że jest Hansen, potem nic jest nic, potem znowu nic
I potem wychodzi właśnie Trossard na tym drugim miejscu. To jest jedno z najdziwniejszych i najsłabszych w historii. Pomijając oczywiście panią Hansen, której no prawdopodobnie nie trafimy, nie oszukujmy się. A tutaj jeszcze paczka za 50 tysięcy. Niestety będzie bez walkoutu. Kanada to będzie bez historii. To będzie bez historii. Jakiś poziom 83 overall dokładnie. Pani Gills 40 razy 75 plus. I ta paczka nie ma walkoutu. Tragedia. Tragedia. Ale jest inform na pocieszenie.